Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Zawsze robię zdjęcie tak od ołtarza, troszkę niegrzecznie, nie pytając, no ale później też rozmawiając z różnymi organizatorami, patronami medialnymi czy sponsorami, no to czasami chcą wiedzieć właśnie, czy ktoś w ogóle na te koncerty chodzi. Także cieszymy się, że Państwo dzisiaj tak licznie przyszli. Dojechał Georgi Agratina, ciężko z Kijowa, z Ukrainy jest przyjechać. Tak, jeśli chodzi o życiorys Georgi Agratiny, to oczywiście najlepiej zajrzeć na Wikipedię, prawda, wiele koncertów, różnych filmów na całym świecie. W Polsce koncertował wspólnie ze mną, między innymi z Małgorzatą Walewską, z Krzysztofem Pendereckim, z Jerzym Maksymikiem, tutaj z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Łódzkiej, także z Wiesławem Ochmanem, z Konstantem Andrzejem Kulką, oczywiście wieloma także wirtuozami w Europie i na świecie. Lubi bardzo polskie kościoły, ma tutaj wielu przyjaciół. Jest Janusz Kędracki z małżonką z Kielc Gazety Wyborczej, który też przyjaźni się, zawsze pisze, szczególnie w tych czasach takich trudnych. Dobrze przypomina właśnie te zasługi też Georgia Agratiny. A tak troszkę życiorysu. No, Georgia Agratina, prawda, jego ojciec, mama mieszkali kiedyś w Rumunii, na granicy rumuńsko-ukraińskiej na Bukowinie. No i później oczywiście weszli Sowieci, zabrali te ziemię. No i zostały wioski rumuńskie, wioski mołdawskie i od 1945 roku jest to Ukraina. No i taki jest właśnie ten zaborca również dzisiaj. I oczywiście